Siemaneczko, z tej strony Kuba z kanału Hakcjach Survival i witam was w kolejnym odcineczku na naszym kanale. Dzisiaj wykonamy sobie pierścień harcerski, także zapraszam do odcinka. Aby wykonać taki pierścień, potrzebujemy sznurka, w tym wypadku akurat paracord, zapalniczki oraz nożyczek lub noża, akurat mam pod ręką nożyczki. Także możemy zaczynać. Łapiemy w ten sposób cały sznurek, aby krótsza jego część znajdowała się po wewnętrznej stronie ręki. Następnie zewnętrzną część, czyli ta, która jest z tyłu, wyplatamy do przodu. Przekładamy, aby w tym miejscu zrobić taki krzyżyk na środeczku. I przekładamy. Czyli sznurek przeszedł nam najpierw dołem, przeszedł górą po prawej stronie, następnie poszedł w dół, również po prawej stronie i wyszedł górą na lewą stronę. Następnie przyciągamy go tutaj, żeby był pomiędzy tymi dwoma, wyciągamy go do góry. Teraz należy przełożyć sznurek pod tą jedną końcóweczką. Teraz ja sobie lekko przesunę to wszystko. Czyli łapiemy lewą końcówkę i przekładamy na prawą. Teraz nasz sznurek przekładam pod spodem i wyciągam w środku. Teraz robimy odwrotnie, czyli łapiemy prawą końcówkę, przekładamy nad lewą. Znowu łapiemy sznurek i przekładam go najpierw pod spodem, czyli najpierw z prawej strony i wyciągam go w środeczku. I kładziemy go na lewą stronę. I tą czynność powtarzamy do czasu, aż nam się cały nie zapełni. Czyli znowu przekładamy lewą na prawą. I przez środeczek łapiemy sznurek i wyciągamy. Łapiemy prawą, przekładamy na lewą. I przez środek wyciągamy sznurek. Często pierścień nam wyjdzie naprawdę duży, dlatego zdecydowanie lepiej robić na przykład na dwóch palcach lub ewentualnie na trzech, jeżeli mamy jakąś grubszą chustę. No, dlatego ja sobie teraz to szybko zmniejszę. Zacięcie. Należy bardzo krótko obciąć. A następnie złączyć ze sobą przy pomocy zapalniczki. Gotowe. Mamy wykonany pierścień. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dodatkowo przypominam o konkursie. Kiedy nagrywam, jest ostatni dzień, kiedy możecie wysłać pracę. Jednak ja wam dam jeszcze dodatkowo, powiedzmy, dzisiaj jest sobota, kiedy wy to oglądacie, więc powiedzmy do poniedziałku jeszcze możecie nadsyłać pracę. Natomiast w sobotę następną pojawi się losowanie zwycięzcy. Także dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć!